Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 36. spotkaniu Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środy, dzień Merkurego. Oczywiście inspiracja, motywacja i komunikacja. Ale jeszcze coś dodatkowo, ponieważ praktycznie codziennie dochodzą do nas nowe osoby, i które jeszcze nie wiedzą, jak pewne rzeczy funkcjonują. Nasze spotkania w środy to jest taka luźna rozmowa ze mną, jakbyśmy spotykali się przy filiżance herbaty, omawiali wszystko to, co w tym momencie jest ważne. Natomiast czwartki są nasze ceremonie, które mają bardziej wzniosły charakter. To jest połączenie z siłą wyższą, cały proces oczyszczenia, podwyższenia wibracji, przesłania od sił źródła i dlatego są one czymś zupełnie innym. O czym chciałabym dzisiaj powiedzieć? Zacznę od tego, co najważniejsze, tak aby to było na samym początku, a potem przejdziemy do takich bardzo luźniutkich pytań, odpowiedzi, pewnych rzeczy, o których chciałabym koniecznie dzisiaj powiedzieć. I jeszcze może taka malutka informacja, że aktualnie na zewnątrz mamy niesamowity wiatr, orkan, jest zamknięte lotnisko, żywioły szaleją, dlatego gdy będą jakieś odgłosy w tle, to są one wywołane uderzeniem deszczu, gradu, o szyby i oczywiście te odgłosy wiatru, ale nie będzie nam to przeszkadzać, prawda? Aktualnie mamy również bardzo intensywny sztorm elektromagnetyczny, który nazywamy takim deszczem kosmicznym, padające energię tutaj na Ziemię i wywołuje to również zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. Dlatego ja mam przede mną laptop i on wydaje bardzo różne dziwne odgłosy. To będzie również czasami w tle, gdy włączy się jakiś odgłos, również to ignorujemy. Zaczynajmy więc. Dzisiaj nasze 36. spotkanie i chciałabym rozpocząć od samej symboliki, ponieważ każde nasze spotkanie ma szczególną energię. Dzisiaj 36. Symbolikę trójki już znasz. To jest oczywiście szybkość, dynamika, rozwój, praca również. To jest takie osiąganie czegoś, bardzo duża lekkość, taki po prostu szalejący wiatr, jak aktualnie mamy na zewnątrz, bo jak wiesz, jestem w tym momencie w magicznej oazie i jest tutaj pora deszczowa. To jest również taki czas, który większość osób z nas uważa za ten czas mroku, czyli to jest taki moment późnej jesieni, zimy, oczywiście w zależności od tego, na w której części Ziemi jesteś, ale jednak większość osób z nas znajduje się na tej, nazwijmy to tak, półkuli północnej, gdzie w tym momencie jest ten czas i jest to również taki moment, gdzie wszystko w naturze zasypia, czyli pewne rzeczy odchodzą, pojawiają się nowe i również te energie są bardzo symboliczne i bardzo obecne aktualnie wokół. O tym będziemy mówić później, gdy będę omawiała, co aktualnie dzieje się w magicznej oazie, nad czym pracujemy, co zajmuje nasz czas. Natomiast 36. spotkanie, czyli mamy tą trójkę omówioną, ale mamy również w niej szóstkę. A szóstka to niesamowita cyfra, która symbolizuje taką radość, entuzjazm, zaangażowanie, bezpośredniość, żywioł ognia, czyli również poruszenie czegoś, poruszenie kogoś, poruszenie innych ludzi. To jest również praktyczność, jakieś praktyczne działania i szóstka jest bardzo związana z materią, czyli również to 666, prawda? To również chodzi bardziej o ten świat materialny, czyli gęstszej energii. I szóstka jest taka bardziej cielesna, czyli związana z naszym ciałem. Dlatego w tym momencie, dokładnie w tym tygodniu, gdzie mamy nasze 36. spotkanie, czas ze mną, jutro mamy 36. ceremonię, to do kolejnego tygodnia ta energia będzie Ci służyć i możesz ją wykorzystać do realizacji Twoich marzeń i celów, czyli do obserwacji Twojego ciała. Jakie to ciało daje symptomy, jakie daje wskazówki. To jest bardzo ważne. Czyli taki moment, by skupić się na sobie, poznać własne ciało, czuć to ciało,
i patrzeć na to, co chce ci powiedzieć. I tutaj oczywiście cała psychosomatyka, ale również sama taka obserwacja, jak twoje ciało wygląda, co to może oznaczać, jak się zachowuje w tym czasie, w którym miejscu twojego ciała pojawiają się jakieś bóle, skurcze, coś jest inaczej niż ten stan idealny. To wszystko zapisuj bardzo tak skrupulatnie, ponieważ ten czas teraz jest niezwykle ważny, aby dokonać takiej głębokiej analizy w sobie, wokół ciebie. O tym mówiliśmy już w ubiegłym tygodniu, mówiliśmy również na ostatniej ceremonii, bo dokładnie teraz przygotowujemy nasz nowy rok. Czyli gdy teraz patrzysz na wszystko dookoła ciebie, wyciągasz z tego wnioski i decydujesz, co idzie z tobą dalej, czyli co chcesz przyciągnąć, zmaterializować, wzmocnić w tym roku 2019, a co umiera, czyli zostaje w tym starym roku 2018. I teraz tak, to 36. 36 jest bardzo symboliczne, bo jak wiesz, 6 razy 6 daje również 36. Czyli 36, ta energia szóstki jest bardzo ważna. I co jeszcze ta szóstka oznacza i na co warto zwrócić uwagę? By. No jak myślisz? Jest związana z ciałem, jest związana z radością, z entuzjazmem. No oczywiście. Chodzi o to, by dobrze gospodarować własną energią oraz tymi wszystkimi rzeczami, które stoją ci do dyspozycji. Jak to rozumieć? By nie tracić energii na rzeczy zbędne. Temat do zastanowienia, temat do głębokiej analizy. Co w twoim życiu, gdy zaczynasz twój dzień, gdy popatrzysz wstecz troszeczkę na ostatnie tygodnie, na ostatnie miesiące, czy to gospodarowanie twoją energią, czy było idealne, czy też nie? Czy też dużo energii szło na jakieś rzeczy, myśli, sytuacje, związki z jakimiś ludźmi, które właściwie można w tym momencie podsumować i powiedzieć, to była strata czasu i energii. To jest niezwykle ważne, dokładnie teraz, by tak popatrzeć w głąb siebie, popatrzeć na swoje własne życie. I to jest również związane troszeczkę z minimalizmem. Tutaj oczywiście nie chodzi o taki bardzo skrajny minimalizm w naszym życiu, gdzie jest wiele osób, które przechodzą na taki skrajny minimalizm, gdzie praktycznie ograniczają wszystko, gdzie mają tylko kilka rzeczy do ubrania, kilka sprzętów w domu. To nie jest droga dla każdego z nas, ponieważ wiele osób z nas lubi otaczać się pięknymi przedmiotami i tak powinno być. Tutaj zerknij sobie dokładnie teraz w tym momencie jeszcze raz na moje słuchowisko o swetrach, które mają duszę. Oczywiście wszystkie moje książki, wszystkie moje słuchowiska są dostępne w tym planie płatnym, czyli od 30 zł za tydzień. Masz dostęp do wszystkich tych książek. Większość z was o tym wie, ale jednak są nowe osoby, gdzie chciałabym to podkreślić. I tam warto tak jeszcze raz, dokładnie teraz, przejrzeć twoje otoczenie, twoje szafy, twoje związki, twoich znajomych, twoje ulubione osoby, które obserwujesz na mediach społecznościowych i dokonać takiej czystki. Czyli zobaczyć, które z tych rzeczy są naprawdę dla ciebie wartościowe, które pomagają ci dalej, które dodają ci takiej energii. Potem wyselekcjonować te rzeczy pozytywne, które przechodzą z tobą do nowego roku, te rzeczy średnie, gdzie jeszcze nie wiesz za bardzo, jak zdecydować. To tak pięknie może pokazać nam nasza szafa, prawda? Mamy pewne ulubione rzeczy, jednak nie używamy ich, jednak trudno się z nimi rozstać. To można je zapakować do jakiejś skrzyneczki czy do jakiegoś woreczka i odczekać. Jeżeli rzeczywiście po roku czy po pół roku nie będziesz za nimi tęsknić, to trzeba się od nich uwolnić. Czyli nie tylko rzeczy, ale również sytuacje, również różne wzorce myślowe, różne związki z różnymi ludźmi mogą kraść niepotrzebnie energię. A o tym mówiliśmy już kiedyś, że to jest takie ważne. Jeżeli masz twoją idealną wizję życia, chcesz osiągnąć
Twoje marzenia, Twoje pragnienia. Masz jakieś takie naprawdę skryte pragnienie, które jeszcze tylko czeka na zmaterializowanie, to potrzebna jest Ci do tego energia. Jeżeli my jednak tą energię inwestujemy w ciągu dnia, w ciągu tygodni, na różne zbędne rzeczy, oglądanie jakichś rzeczy, czytanie jakichś rzeczy, dodawanie jakichś komentarzy, czy wiele różnych takich sytuacji, gdzie ktoś nas zaprasza na urodziny, na imieniny, wcale nie mamy ochoty, by iść, bo wiemy, że jest to strata czasu i energii, a jednak to robimy. Robimy coś przeciwko sobie. To jest taki moment, by wypisać sobie w Twoim pamiętniku, w Twojej pięknej księdze wszystkie rzeczy, które zauważysz, że w tych ostatnich miesiącach kradły Twoją energię. I tak krok po kroku postarać się od nich uwolnić, by cała energia, Twoja energia życiowa, którą masz do Twojej dyspozycji, która jest Ci potrzebna do realizacji Twoich marzeń, by stanęła Ci wreszcie, by można było z niej korzystać, prawda? Żeby ona nie płynęła gdzieś na coś, co jest zbędne. I tego właśnie uczy nas 36. Tego uczy nas również ta szóstka, by mądrze gospodarować energią. To jest taki temat do przemyślenia. Kolejna rzecz, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć po tej naszej symbolice, to będzie oczywiście przesłanie, które pojawiło się na ten tydzień. I to przesłanie jest niezależne od przesłań, które pojawią się w Twoim miejscu mocy. To przesłanie charakteryzuje cały ten czas, czyli dokładnie teraz ten tydzień. I jeżeli będziesz słuchać tego słuchowiska miesiąc później, dwa miesiące później, trzy miesiące później, to również to przesłanie będzie dotyczyło tego konkretnego czasu, gdy słuchasz moich słów. Bo często jest tak, że jakaś mądrość wyższa zostaje nam przekazana, ale w tym momencie możemy zrozumieć tylko część, czy możemy tylko część zastosować. I siła wyższa jeszcze raz wskaże nam to za jakiś czas, gdy będzie odpowiedni czas, by iść dalej. Dlatego to jest czasami tak, że czytamy jakąś mądrą książkę i w pewnym momencie czytamy ją i staramy się z nią pracować. Potem odkładamy ją na półkę i okazuje się, że po 3 czy 4 latach nagle coś mówi nam, aby znowu do tej książki zerknąć i okazuje się, że nagle rozumiemy wszystko zupełnie inaczej, że jakoś dopiero w tym momencie jesteśmy gotowi na tą mądrość. I tak samo jest z naszymi przesłaniami, czyli zarówno nasze ceremonie, które są w archiwum, jak i nasze spotkania w środę mają właśnie taką ukrytą mądrość, że gdy w pewnym momencie otworzysz archiwum i coś powie Ci, tak, teraz czas z Marią Bukardi numer 7 na przykład, jakoś mam ochotę, by to jeszcze raz odsłuchać. To możesz mieć pewność, że to siła źródła, siła boska prowadzi Cię i że jeszcze raz, po tylu miesiącach, gdy odsłuchasz tego, to tam będzie jedno zdanie, jedno słowo, które dokładnie w tym momencie Ci pomoże. Tak jak książka odłożona na półkę, gdzie sięgamy po nią po 2 latach, po 3 latach lub otwieramy ją w jakimś miejscu, mówimy, a to było tutaj napisane? Nie pamiętam. Teraz to rozumiem. Czyli zaczynajmy przesłanie. W tym momencie zerknij sobie u dołu, która jest minuta naszego spotkania, ponieważ do tego przesłania warto sobie wracać. Można je zapisać, można po prostu odsłuchać je jeszcze raz za jakiś czas, aby posłużyło Ci dokładnie w tym momencie, gdzie będzie Ci to potrzebne. Przesłania od siły wyższej pojawiają się jakby taka odpowiedź na sytuację, w której aktualnie jesteś, ale również one obrazują energie, które są wokół nas. Czyli to nie chodzi tylko o układ planet, bo to jest tylko jeden malutki kawałeczek, wycinek tych wszystkich energii. Tutaj nie chodzi tylko o globalną świadomość, o przemianę ludzkości, o ogólnie zmiany, które następują w polu energetycznym Ziemi, które następują w Tobie, które następują w nas, ale również te przesłania są bardzo indywidualne. Czyli to jest coś takiego, jakby Twój anioł stróż poprzez moje słowa, ja jestem w tym momencie takim pośrednikiem, takim medium, które uzyskuje ten przekaz od siły wyższej i potrafi go sformułować poprzez słowa i przekazać dalej. Ponieważ często jest tak, że
uzyskujemy te przesłania, ty również je uzyskujesz praktycznie w każdym momencie, ale gdy jesteśmy bardzo zabiegani, zapracowani, mamy różne rutyny dnia, to często słyszymy to, a nie potrafimy tego obrazowo zrozumieć. Dlatego gdy spotykamy się na naszych spotkaniach co tydzień, to przesłanie staram się tak ułożyć w słowa, czyli te przesłania pojawiają się jakby obrazy, jakby energia, które potem zbieram i przekazuję poprzez słowa, które mają ten idealny sens, by ukazać to, co zostało mi przesłane od źródła. Zaczynajmy. Dokładnie na ten moment przesłaniem od siły wyższej jest koncentracja. Jak można to rozumieć? Koncentruj się na tym, co pozytywne, koncentruj się na Twoich celach, koncentruj się na Twoich marzeniach, koncentruj się również na sobie, ponieważ dokładnie w tym momencie bardzo wiele rzeczy będzie widoczne. To jest związane z tematem naszej jutrzejszej ceremonii, o czym będziemy mówić za chwilkę. Kolejne przesłanie. Pokonanie przeszkód, powrót prawdziwej siły Twojej duszy, odnowienie energii życiowej. I to tak pięknie współgra z tym przesłaniem, które uzyskałam na jutro, ponieważ nasza 36. ceremonia mówi o tym, że otworzyły się pewne drzwi, które dokładnie w tym momencie łączą Cię z Twoją duszą, łączą Cię z energią źródła i światło Twojej duszy i światło tej energii boskiej, energii wyższej, rozświetla wszystko w Tobie. Jak można sobie to wyobrazić? To jest taki proces, gdzie to światło pomaga Ci wrócić do bycia naprawdę z sobą. Czyli odpadają z Ciebie wszystkie takie sztuczne maski, sztuczne wzory, przekonania, różne ograniczenia, różne zapisy karmiczne, różne zapisy w Twojej krwi, które są obce. Jak można sobie to wyobrazić? Popatrz, gdy przychodzimy na ten świat jako malutkie dziecko, to jesteśmy bardzo otwarci. Jesteśmy otwarci, by doświadczać, jesteśmy otwarci na wszystko, co wokół. To przejście do tego świata nas fascynuje. My jeszcze dokładnie wiemy, nasza dusza wyższa kieruje nami i dokładnie wiemy, czego mamy się nauczyć, co chcemy tutaj poruszyć. Ale my inkarnujemy tutaj na Ziemi, gdzie w tym momencie jest taka sieć, stworzona jest sieć iluzji i w tej sieci iluzji od razu, już jako dziecko, spotykamy się z odrzuceniem, spotykamy się z brakiem miłości, spotykamy się z różnymi wzorcami naszych rodziców, wychowawców, którzy mówią, to jest trudne, tego nie wolno, tak nie rób, to jest fantazja, to jest nieprawda, trzeba tak, 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 tak i tak funkcjonować. I to nasze wewnętrzne dziecko, czyli nasza dusza, dostaje taki pancerz, czyli poprzez te wszystkie przekonania, że tak wolno, tak nie wolno. Jeżeli będę sobą, to spotykam się z odrzuceniem, niezrozumieniem, brakiem miłości, czyli zaczynamy udawać kogoś innego, by spełnić oczekiwania naszych rodziców, wychowawców, tego świata dookoła. Czyli zaczynamy być kimś innym, niż naprawdę jesteśmy. Tak funkcjonowało to przez te wszystkie ostatnie stulecia, ale dokładnie teraz nadszedł czas, aby się od tego uwolnić. To jest związane z tą przemianą, która w tym momencie ma miejsce na Ziemi, gdzie pewne istoty uwolnią się od tych narzuconych struktur i to pomoże stworzyć tą nową Ziemię, stworzyć ten nowy czas. Czyli ta struktura, która powstała, została stworzona przez istoty mroku, nazwijmy je tak umownie, symbolicznie, czyli pewne energie, pewne istoty, które karmią się bólem, cierpieniem, takimi wszystkimi negatywnymi emocjami, z tego czerpią energię do życia, do realizacji swoich celów, to gdy my się z tego uwolnimy,
Gdy odpowiednia ilość ludzi uwolni się od tej struktury, to te istoty wycofają się, bo nie będą miały energii, by przeżyć. I to o tym mówią wszystkie stare cywilizacje, prawda? Że następują zawsze taki czas, że nastąpi czas tej złotej ziemi. I dokładnie teraz w tym momencie jesteśmy. W tym momencie, gdy uwalniamy się od tej sieci. Niektóre osoby nazywają ją matryksem, ale to jest również tylko symboliczna nazwa. Uwalniamy się od tej iluzji, od tego bycia kimś innym niż naprawdę jesteśmy i wracamy do tej czystości, do tej boskiej czystości, takiej jaką mieliśmy jako malutkie dzieci, gdy przyszliśmy tutaj na ten świat, gdy nasze ciało miało jeszcze takie niesamowite połączenie z duszą wyższą. Dlatego idziemy dalej. To przesłanie, że pokonanie przeszkód to również jest pokonanie tych wszystkich negatywnych wzorców, negatywnych zapisów, które są w Tobie i które blokują Cię na tej drodze radości, spełnienia, szczęścia, osiągnięcia wszystkich Twoich marzeń i pragnień. Powrót prawdziwej siły Twojej duszy. Jak to można rozumieć? To również będzie tematem naszej jutrzejszej ceremonii, że będziemy wracać do tej prawdziwej siły. Popatrz, wróćmy do tych kilku minut wcześniej. Jeżeli Ty robisz coś przeciwko sobie, ponieważ tak zostaliśmy nauczeni, że trzeba robić tak i tak i tak, ale Ty w rzeczywistości nie chcesz tego, bo Ty czujesz w głębi Twojego serca, że to jest tylko strata czasu, strata Twojej energii, że Ty wcale nie masz ochoty robić czegoś tak czy tak, jak robili to nasi rodzice czy dziadkowie, czy ogólnie jest to przyjętym wzorcem. Jednak decydujesz się odrzucić siebie i jednak robić to, na co nie masz ochoty. Co czujesz w Twoim wnętrzu, że tego nie chcesz. Jednak to robisz. To w tym momencie Twoja energia życiowa płynie w tym kierunku na robienie tego czegoś, czego nie chcesz. I tej energii życiowej brakuje Ci później do realizacji Twoich marzeń i pragnień. Czyli gdy będziesz naprawdę sobą, gdy będziesz słuchać Twojego wewnętrznego głosu, głosu Twojego serca, to zobaczysz, że pewne rzeczy nie masz na nie ochoty. I to mogą być różne rzeczy. Taki banalny przykład. Ktoś Cię zaprosi na urodziny, a Ty nie masz ochoty iść. To nie rób tego. Bo jeżeli Ty pójdziesz, to Ty tracisz Twoją energię życiową, jednocześnie czujesz się źle, bo to jest takie jak gdyby zdradzenie siebie, zdradzenie tej prawdy w Tobie i jednocześnie później znów czujesz się źle, bo czujesz zmęczenie, zniechęcenie i brakuje Ci tej energii, by realizować Twoje marzenia i cele. Jeżeli Ty powiesz nie, to zdarza się tak, że wiele osób Cię odrzuci. Wiele osób zerwie z Tobą kontakt, wiele osób nawet Cię może znienawidzi. Ale czy ma to dla Ciebie znaczenie? Jeżeli ktoś tak się zachowa, to znaczy, że i tak nie był prawdziwym przyjacielem, że i tak nie był godny tego, by być z Tobą, by utrzymywać z Tobą kontakty. I może mieć pewność, że jeżeli takie osoby odejdą, to powstanie nowe miejsce. I w to miejsce pojawią się inne osoby, które są tego warte, aby z nimi spędzać czas, ponieważ wzajemnie się uskrzydlacie. Czyli to jest taki moment takiej szczerości z sobą, gdzie łączysz się z tą iskierką w Tobie i decydujesz, czy to, co robię w tym momencie, czy naprawdę tego chcę. Jeżeli pojawia się jakiekolwiek odczucie, że nie, nie chcę, nie mam na to ochoty, to nie rób tego. Bo robiąc to, zdradzasz siebie i tracisz Twoją energię życiową. A jednocześnie utrzymujesz jakieś stosunki z jakimiś ludźmi, którzy są tego niewarci. Utrzymujesz jakieś programy, jakieś wzory, jakieś tradycje. Na przykładzie. Inny przykład, bo przykłady są bardzo obrazowe, prawda? Przechodzisz na weganizm na przykład, lub jesteś już w weganizmie. Ale tradycją świąt wielkanocnych jest jedzenie karpia. Jak wiele osób z nas robi coś przeciwko sobie, bo idziemy na Wigilię do naszej rodziny i wszyscy jedzą karpia, a my nie mamy na to ochoty.
by jednak nie robić przykrości naszej rodzinie, no bo to jednak jest tradycja, bo to i tamto decydujemy się, by brać w tym udział. To jest również zdradzenie siebie. A każde zdradzenie siebie owocuje nie tylko tym, że będzie ci brakować energii, bo w każdym momencie, gdy robisz coś przeciwko sobie, następuje ta zdrada siebie, to nie tylko tracisz twoją energię życiową, ale również tracisz własną wartość. Tracisz taki szacunek do siebie. No to jest tak samo jak w związku, prawda? Jeżeli druga osoba cię zdradzi, no to również tracisz do niej szacunek. Ta osoba nie ma już dla ciebie wartości, prawda? I gdy ty siebie zdradzisz, to tak samo funkcjonuje, że nie masz dla siebie szacunku i nie masz dla siebie wartości. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jeżeli robimy coś, by się innym przypodobać, by inni nas lubili i to osoby, które są tego nie warte, bo prawdziwy przyjaciel będzie cię kochał i szanował i będzie twoim przyjacielem zawsze, w każdej sytuacji, a nie tylko, gdy ty będziesz tę osobie poklaskiwać, czy robić to, czego ta osoba od ciebie wymaga. Czyli zawsze, w każdym momencie, w każdym, cokolwiek robisz. I gdy odczuwasz tak wewnątrz żołądka, że nie masz na to ochoty, nie rób tego. Nie rób tego, bo każda rzecz, którą zrobisz przeciwko sobie, kosztuje cię twoją energią życiową, obniża twój szacunek względem siebie i poczucie twojej własnej wartości. Osoby, które zawsze robią coś, bo inni tego od nich wymagają, które robią coś przeciwko sobie, które ciągle są na zawołanie innej osoby, mimo że tego nie chcą, które spełniają oczekiwania innych osób, mimo że tego nie chcą, zawsze są biedne, schorowane, sfrustrowane, ponieważ nie mają szacunku do siebie, mają poczucie niskiej wartości, a gdy mamy poczucie niskiej wartości, to jest to jakby jak takie perfumy, którymi byśmy się spryskali i wszyscy inni czują te perfumy i nas poniżają. Jeżeli mamy niskie poczucie własnej wartości, to cokolwiek będziemy robić, będzie dla innych mało warte. I to jest takie błędne, diabelskie koło. My coś robimy, by się komuś przypodobać, a dla tej osoby nie ma to wartości, ta osoba daje nam to do zrozumienia, że jesteśmy dla niej mało ważni, mało wartościowi i to znów powoduje jeszcze niższe poczucie własnej wartości. Idziemy dalej. Kolejne przesłanie. Odnowienie energii życiowej. Jasne i logiczne. Jeżeli idziesz zgodnie z tobą, idziesz zgodnie z głosem twojego serca, tego, co mówi wewnątrz ciebie, mówi, że tak, na to mam ochotę. Jeżeli masz na coś ochotę i się tym cieszysz i radujesz, to jest to zawsze zgodne z drogą twojej duszy. Jeżeli ty na coś nie masz ochoty, to uwaga, zapalamy czerwoną lampkę. Tu jest jakiś wzór, tu jest jakieś zapisane przekonanie, tu jest jakaś blokada, tu jest jakiś kod zapisany w twojej krwi, czy zapis karmiczny, nad którym trzeba popracować. Bo jeżeli na coś nie masz ochoty, czegoś nie lubisz, coś cię odrzuca, to jest to niezgodne z tobą, niezgodne z twoją drogą, twojej duszy i twojego powołania. Idziemy dalej. Odnowienie energii życiowej następuje samoczynnie, gdy szanujesz siebie, twój czas, robisz tylko to, do czego naprawdę masz ochotę, co daje ci radość, co daje ci spełnienie, to twoja energia życiowa się odnawia. Jeżeli ty robisz porządki w twoim otoczeniu i wyrzucasz wszystkie rzeczy, których nie lubisz, uwalniasz się od nich, to również odnawia się twoja energia życiowa. Jeżeli ty uwalniasz się od ludzi, którzy są dla ciebie czymś nieprzyjemnym, bo jesteś z nimi z obowiązku, utrzymujesz te kontakty, bo tak trzeba, bo to jest rodzina, bo to są jacyś starzy znajomi, to również, gdy się od tych rzeczy uwolnisz, to twoja energia życiowa się odnowi. Jeszcze może ważne, o tym mówiliśmy już na jednym z naszych ostatnich spotkań. Czasami jest tak, że w naszym związku, prawda, nasz partner czy partnerka tak na nas działa, że mamy wrażenie, że kradnie nasze energie życiowe. To również tutaj trzeba to poddać takiej głębokiej analizie.
czyli rozświetlić ten związek, popracować nad oczyszczeniem tego związku, popracować nad tym stosunkiem, czyli wyjaśnić sobie pewne rzeczy, zachowywać się przez jakiś czas naprawdę zgodnie z tobą i zobaczyć, jak twój partner reaguje, bo czasami jesteśmy w takim związku, że również kogoś udajemy, prawda? Bo chcemy tak czy takie jakieś presje na naszym partnerze, coś od niego otrzymać. Czasami to jest takie proszenie o miłość, czy takie błaganie wręcz o miłość, czy o szacunek. Również związki, w których jesteśmy, bardzo głębokie związki miłosne, w tym momencie trzeba poddać takiej głębokiej analizie. Spróbować to wszystko oczyścić, posprzątać jak gdyby w tym związku, ale jeżeli dalej, mimo tego, że pół roku czy ponad pół roku będziesz ten związek rozświetlać, będziesz pracować, a jednak czujesz, że jest to coś przeciwko tobie, to trzeba czasami podjąć tą decyzję, żeby na jakiś czas się rozstać lub na zawsze. Ale to nie jest tak, że patrzysz na twój związek, o, to ci się nie podoba i od razu się rozwodzicie. Tutaj jesteście razem, bo kiedyś was połączyła miłość, prawda? Kiedyś żeście się pokochali, kiedyś mieliście podobne energie, podobne oczekiwania i tutaj trzeba nad tym popracować, by to odnowić, ten stan pierwotny, tak jak mówi to przesłanie, by ta energia, to światło twojej duszy połączyło się ze światłem twojej duszy, twojego partnera czy twojej partnerki, czyli ty masz wysokie wibracje, to możesz rozświetlić tą osobę. I jeżeli ona jest do tego gotowa, to razem możecie ten związek odbudować. Jeżeli natomiast nie jest na to gotowa i za każdym razem twoja energia odbija się o jakiś mur i trwa to miesiącami, to trzeba zdecydować, czy idziesz dalej tą drogą, czy też nie. Ale tutaj jeszcze raz ta przestroga, nie żeby od razu coś wyrzucać, prawda? Bo w tym momencie nam nie pasuje. Czasami trzeba spróbować coś naprawić. Kolejne przesłanie. Pozwól, by przeszłość odeszła lub by spoczywała w spokoju. To jest bardzo ważne przesłanie. Często jest tak, że coś gdzieś głęboko w nas cały czas wraca do przeszłości, do jakiejś sytuacji. To może być sytuacja pozytywna, gdzie cały czas wspominamy coś, na przykład jakiś poprzedni związek, a gdybym była, czy byłbym z tym partnerem, to na pewno moje życie wyglądałoby inaczej, albo wspominamy jakąś sytuację z takim smutkiem, takim rozgoryczeniem, no dlaczego wtedy zdecydowałam, czy zdecydowałem tak, czy inaczej. Często wracamy do przeszłości, a gdybym wtedy poszła na studia, czy poszedł na studia, to moje życie wyglądałoby inaczej. Odwrotnie, gdybym wtedy nie traciła czasu, czy tracił czasu na studia, to mógłbym rozwinąć moją firmę. Czasami są to wspomnienia negatywne, czyli to były takie pozytywne, prawda? Trzymamy się do pozytywnych wspomnień i zaczynamy tak myśleć, a gdybym wtedy coś tam, czy coś tam. Są również te wspomnienia negatywne, gdzie trzymamy się bardzo kurczowo jakiejś sytuacji. Że ktoś nam coś zrobił, to nas spotkało, ta osoba tak czy tak się zachowała i to jest w nas, jak taki czarny robak i podgryza nas od wewnątrz. To przesłanie mówi dokładnie, że dokładnie teraz pozwól, by przeszłość odeszła, by została w przeszłości. Bo przeszłości nie da się zmienić. Może zmienić tylko dzisiaj i może zmienić twoją przeszłość. Często, gdy tak wspominamy coś, co było, ja znam takie osoby i ty też znasz takie osoby, może nawet jesteś taką osobą, co wyciąga jakieś albumy ze zdjęciami, zaczyna te albumy przeglądać i od razu się jej humor psuje. To jest właśnie coś takiego. Gdy wracamy do przeszłości, to energia, twoja energia życiowa, która jest ci potrzebna na to, by zrealizować twoje cele w przyszłości, płynie do przeszłości, czyli strata energii, prawda? Bo co się dzieje, jeżeli ty zaczynasz wspominać, to wszystko, cała twoja energia płynie do tego wspomnienia i to wspomnienie rośnie i rośnie i rośnie, no ale co ty masz z tego wspomnienia? No nic, to wspomnienie przeszłości się nie da zmienić.
ty tylko i wyłącznie tracisz twoją energię. Jeżeli uwolnimy się od wspomnień i tych pozytywnych, i tych negatywnych, w tym znaczeniu takiego wędrowania do przeszłości i przeżywania tego jeszcze raz, to zyskujesz energię życiową na realizację twoich marzeń i pragnień. Czyli nawet jeżeli mamy pozytywne wspomnienia w przeszłości, to takie rozpamiętywanie ich również do niczego nie prowadzi. Bo często jest takie błędne przekonanie i niektóre sfery rozwoju duchowego mówią o tym, żeby na przykład robić ustawienia rodziny, by wchodzić w rolę twoich przodków czy ogólnie twojej rodziny, by w ten sposób coś uzdrawiać. Nie ma czegoś bardziej błędnego. Ja wiem, że jest bardzo dobra reklama tych metod, ale ja wiem, jak te metody funkcjonują i jeżeli mi ufasz, a ufam w to, że mi ufasz, dlatego jesteś na naszych spotkaniach, to możesz mieć pewność, że one owocują tylko i wyłącznie uzależnieniem od terapeuty i od danej terapii i pogorszeniem sytuacji w przyszłości. Bo jeżeli ty wchodzisz w jakieś energie twoich przodków, zaczynasz grać te role, zaczynasz się z tym utożsamiać, to dzisiaj tworzysz twoje jutro, więc tworzysz podobną sytuację w przyszłości. Jeżeli nie w twoim życiu, to w twojej krwi przejdzie to na twoje dzieci i one będą musiały to kiedyś wypić to piwo, które żeśmy naważyli. Jeżeli chcesz żyć z radością, szczęściem, spełnieniem, lekkością, koncentrujesz się na tym tutaj i teraz, bo dokładnie to, co robisz w tym momencie, programuje twoją przyszłość. To, co robisz, to, co myślisz, to, co odczuwasz. Pamiętasz jedna z naszych ceremonii na takim pięknym klifie, nagrana na klifie, w miejscu mocy. Warto sobie do tego wrócić. Dlatego uwolnienie się od przeszłości, całkowite, od pozytywnych wspomnień i od negatywnych wspomnień. Owszem, można sobie tak przypomnieć, a to było kiedyś miłe i przyjemne, ale od razu pomyśleć, ale w przyszłości to dopiero czekają na mnie przyjemne rzeczy, bo dokładnie w tym momencie nad tym pracuję, aby pojechać tam, zobaczyć to, przeżyć tamto. Czyli można to pozytywne wspomnienie od razu przekształcić w tą pozytywną przeszłość. Wszelkie rozpamiętywania są niekorzystne. Kolejne przesłanie. Koncentruj się na energii, która jest wewnątrz ciebie. Jak to rozumieć? Dzisiejsze nasze spotkanie jest takim wstępem do jutrzejszej ceremonii, bo dokładnie jutro zobaczysz, co przekazała mi Siła Wyższa, że otwarły się te drzwi, które w tym momencie powodują, że ten kanał, który łączy cię z energią twojej duszy i ten kanał, który łączy się z energią źródła, jest w tym momencie otwarty. I gdy ty koncentrujesz się na tym, co wewnątrz ciebie, na tym światełku, które jest wewnątrz ciebie, to zobaczysz, co się stanie. Tutaj może nie będę dawać takich konkretnych wskazówek, ponieważ każdy z nas powinien to przepracować sam. Czyli koncentrować się na tej energii światła, która jest w tobie, wzmacniać tą energię światła i obserwować. I zobaczysz, że poprzez ten kanał napłyną do ciebie niesamowicie piękne rzeczy. Bardzo piękne. Tylko uważaj, żeby tych drzwi nie zamknąć. No a kiedy zamykamy takie drzwi połączenia z duszą wyższą? Gdy robimy coś przeciwko sobie. Czyli popatrz, tutaj takim kluczem jest czakram serca. Bo to poprzez serce łączymy się z naszą duszą wyższą, z energią źródła i to nasze serce, czyli ta sfera, również czasami mówi się, że odczuwamy coś w żołądku, bo to jest na wysokości serca, mówi nam, że coś jest zgodne z nami albo coś jest niezgodne z nami. Gdy to serce jest otwarte, czyli ten kanał połączenia jest otwarty, to w tym momencie ty idziesz twoją drogą, ty realizujesz się, ty patrzysz na to, co piękne i materializujesz to, co piękne. Jeżeli ty jednak robisz coś przeciwko sobie, czyli coś w żołądku mówi ci nie rób tego, a ty to mimo tego robisz, to zamykasz tą czakrę, blokujesz tą czakrę. A zablokowana czakra serca to zablokowane połączenie z siłą wyższą. Czyli
zablokowane połączenie z siłą wyższą prowadzi do nieszczęścia, smutku, pecha, złych decyzji, połączenia ze złymi ludźmi, bycia w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu, z niewłaściwą osobą. Czyli nad tym warto pracować i to jest to przesłanie. Koncentruj się na tym światełku, które jest w Tobie, otwieraj to Twoje serce na to połączenie z Twoją duszą wyższą i z Wszechświatem. Idziemy dalej. Kolejne przesłanie. Ta inkarnacja jest podróżą, a przed Tobą dokładnie teraz nowy czas, czas siły. To jest chyba jasne, tutaj nie ma słów, aby to jakoś rozwinąć. No może to, że każda nasza inkarnacja, gdy nasza dusza przychodzi, czy tutaj na Ziemię, czy przychodzi gdzieś w inne miejsca, to jest podróż. Bo my idziemy, coś przeżywamy, idziemy dalej i znowu tam coś przeżywamy. No tak jakbyśmy podróżowali, prawda, z kontynentu na kontynent. Teraz kolejne przesłanie. Bardzo ważne. To jest czas równowagi i harmonii. Czyli pełnej koncentracji na sobie. I tutaj mogą być pomocne różne ćwiczenia, które mają na celu utrzymanie równowagi. Możesz wykorzystać to w czasie spaceru, na przykład w lesie, gdy są kłody ściętych drzew. Utrzymać równowagę. Iść po tej kłodzie, tak noga za nogą i utrzymać równowagę. Prawda? To są takie ćwiczenia balansu. Ćwiczenia, które często spotykamy w jeździectwie na przykład, gdzie chcemy nawiązać takie piękne połączenie z naszym koniem, czyli gdzie nie potrzebujemy uprzęży, tylko możemy dosiadać tego konia bez siodła i w ogóle z tym zwierzęciem się tak komunikować, że jesteśmy jak gdyby jednością, to również takie ćwiczenia się stosuje, prawda? Tego balansu, tej równowagi, aby być w równowadze z samym sobą, bo wtedy możemy być w równowadze z tym zwierzęciem. Gdy my jesteśmy tacy chaotyczni, zdenerwowani, nie mamy wewnętrznej równowagi, no to to zwierzę, szczególnie konie, ale nie tylko konie, odczuwają nasze myśli, odczuwają nasz stan i one również są zdenerwowane, one również mogą nas ponieść, mogą nas zrzucić, prawda? Bo one czują to, co jest w nas. Dobry jeździec nie potrzebuje siodła, dobry jeździec nie potrzebuje uprzęży, dobry jeździec jest w balansie z sobą, równowaga wewnętrzna. Jest takie piękne ćwiczenie, które można wykorzystać właśnie, by tą równowagę odczuć. Chodzenie po kłodach, czy różne ćwiczenia z jogi, które mają na zasadzie utrzymanie równowagi, czyli stanie na jednej nodze przez dłuższy czas. I od razu zauważysz, że są takie momenty, że nie sposób się utrzymać na tej nodze, a czasami bardzo łatwo to przychodzi. Również jest różnica, gdy stoisz na prawej nodze czy na lewej nodze i to jest również związane z tymi energiami, prawda? Która twoja strona jest dająca, a która jest biorąca. Jeżeli jesteś na przykład osobą praworęczną, to twoja prawa strona jest tą, która daje. Lewa strona jest tą, która bierze. To jest ważne również przy uzdrawianiu, prawda? Gdy zabierasz z kogoś chorobę i wyrzucasz ją na zewnątrz, albo gdy dajesz komuś energię. To jest też ważne, która strona, prawda, dająca czy biorąca, czy w pracy z kartami również to strona biorąca pobiera te przesłania, pobiera karty. I dokładnie tak, gdy ty stoisz na przykład, jesteś osobą praworęczną i stoisz na prawej nodze i nie możesz utrzymać równowagi, co to oznacza, że ty, gdy dajesz, to tutaj nie ma równowagi. I odwrotnie, jeżeli jesteś osobą praworęczną, oczywiście leworęczna odwrotnie. Jeżeli jesteś osobą praworęczną i nie sposób stanąć na lewej nodze, to znaczy, że masz jakiś problem z braniem. Tu jest brak równowagi. Takie ćwiczenie myślę, że bardzo pomocne. Idziemy dalej. Kolejne przesłanie. Medytacja. Czyli to jest ten czas medytacji, takiego skupienia się na sobie. Medytacji tutaj nie ma jakiejś konkretnej metody, którą mogłabym ci polecić. Medytacja to jest po prostu takie wejście głębokie w siebie, połączenie z siłą wyższą. Każdy z nas może ją przeprowadzić inaczej. Wypełnienie się światłem. Wypróbuj to, co jest dla Ciebie najlepsze. Często pytacie mnie o takie nagrane medytacje, gdzie jest jeszcze jakaś muzyka w tle. Nie zawsze jest to dla każdego z nas odpowiednie.
Ty nie wiesz, kto stworzył tą medytację, jaki jest ukryty jej sens. Czasami jest napisane, że jest to jakaś muzyka, która powoduje koncentrację, a w rzeczywistości ona działa inaczej, to jest jakaś inna wibracja. Tu trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Czasami lepiej stworzyć swoją własną medytację, tak jak ty czujesz, co jest dla ciebie najlepsze. Idziemy dalej, kolejne przesłanie. Gdy koncentrujesz się na twoim wnętrzu, znajdziesz w nim siłę, spokój, które są ci potrzebne, by wykonać w twoim życiu kolejny krok. Jasne i logiczne, prawda? Czyli w tej koncentracji, w tym połączeniu z duszą wyższą otrzymujesz tą siłę, otrzymujesz tą moc i to prowadzenie. Twoja droga jest rozświetlona i możesz wykonać kolejny krok i na pewno będzie on odpowiedni. Kolejne przesłanie. Działaj zawsze na zimno, bez emocji. Jeżeli czujesz, że jakieś działanie ma zbyt silne emocje, czekaj i pozwól, by odeszły. Działanie pod wpływem emocji prowadzi do złych decyzji. Często emocje te wywołały obce energie i nie mają z tobą nic wspólnego, po prostu są jak gdyby w powietrzu, my je łapiemy i nadajemy na tej samej fali. Czyli pozwól, by to poszło dalej, by nie zasilaj tego swoją energią życiową. Czyli jak to rozumieć? Jeżeli coś w tobie wywołuje emocje jakieś takie naprawdę silne, to uwaga, zimny prysznic. Bo jeżeli rzeczywiście cokolwiek robimy pod wpływem emocji, to zazwyczaj robimy błędy. Czasami jest tak, że ktoś do nas napisze listy i ja z mojego doświadczenia mam mnóstwo takich sytuacji, gdzie piszą do mnie różne dziwne osoby, nazwijmy tak w cudzysłowie. I gdybym reagowała pod wpływem emocji, to myślę, że miałabym chyba samych wrogów, czy pakowałabym się w jakieś negatywne sytuacje, ponieważ często jest tak, że gdy ktoś coś nam napisze, bo jest na nas zły, zazdrosny, zawistny, jesteśmy takim kolcem w jego oku, bo nam się coś udało, jemu się nie udało, bo za mało nad tym pracował, prawda? To te osoby obrzucają nas różnymi dziwnymi rzeczami i gdy my to przyjmujemy do siebie i zaczynamy nadawać na tej samej fali, że to jest nieprawda, jak może ta osoba tak o mnie myśleć, tak do mnie mówić, tak do mnie pisać, to zasilamy naszą energią tą osobę. I wtedy zimny prysznic, głęboki oddech, napisanie na przykład odpowiedzi albo sformułowanie sobie tej odpowiedzi i potem odłożenie jej na jakiś czas i potem jeszcze raz przeczytanie i dopiero gdy masz pewność, że jest dobra, to możesz ją wysłać, jeżeli to jest odpowiedź przez e-mail czy odpowiedź pisemna. Ale najczęściej jest tak, że gdy działamy pod wpływem emocji, to są zawsze błędne rozwiązania. To są również istoty mroku. Istoty mroku, czyli te obce byty, obce energie właśnie działają poprzez emocje, negatywne emocje, bo one wiedzą, że gdy my jak gdyby wskoczymy na tą wibrację, to gdy mamy negatywną emocję, to ma wpływ nie tylko na tą sytuację, w której ta emocja jest, że ktoś nas zdenerwował i my od razu emocjonalnie tej osobie odpowiadamy. Nie. To by jeszcze było pół biedy, ale to, co robisz w tym momencie, programuje twoją przyszłość. Czyli możesz mieć pewność, że jak ty teraz reagujesz emocjonalnie, złością, zniecierpliwieniem, jakimś takim niezrozumieniem, jakimś takim, no po prostu negatywnie, to ty reagujesz w tym momencie, ty tracisz twoją energię, a jednocześnie za miesiąc, dwa, za tydzień, za dzień może nastąpi ponownie kolejna sytuacja, gdzie znów będzie coś podobnego, bo dzisiaj ta sytuacja programuje twoje jutro. I tutaj myślę, że każdy z nas powinien mieć naprawdę oczy bardzo szeroko otwarte, bo tak jak mówi to przesłanie, w tym momencie jest tyle energii w tej globalnej świadomości, różnych, dziwnych i czasami te energie wchodzą do nas i my nagle nie mamy pojęcia, dlaczego jesteśmy zdenerwowani, nagle tak bez powodu, albo dlaczego wychodzimy z naszej skóry, czy reagujemy tak, czy inaczej. Najpóźniej, w tym momencie, gdy już jest ta reakcja, gdy już jesteś osobą zdenerwowaną, gdy już wszystko ci się gotuje wewnątrz lub masz
jakąś taką emocję, czy silną, negatywną, czy pozytywną, bo silne emocje pozytywne również mogą być błędne. To może być taka pułapka od sił mroku, ale o tym może na innym spotkaniu. Czyli gdy czujesz tą emocję i czujesz, że reagujesz emocjonalnie, to nigdy nie jest za późno. Czyli jeżeli w tym konkretnym przypadku jest za późno, bo już żeśmy wdali się w jakąś dyskusję z kimś, kłótnię czy cokolwiek innego, no to już jest musztarda po obiedzie, ktoś by mógł powiedzieć. Ale musztarda po obiedzie również może mieć dobry smak, bo biorąc pod uwagę musztardę, która jest zrobiona z gorczycy, a jak znasz kropelki doktora Bacha, to jedną z tych roślin jest właśnie gorczyca i właśnie gorczyca jest tą rośliną, która daje taką niesamowitą radość, radość życia, radość spełnienia. Czyli tak biorąc pod uwagę tą musztardę po obiedzie. Jeżeli zdarzy ci się, że już się wplączysz w jakąś sytuację emocjonalną, pozytywną, negatywną, jakąkolwiek, zdenerwowania, czy kłótni, czy smutku jakiegoś, bo wszyscy płaczą, to my też płaczemy, prawda? A w rzeczywistości wcale nie mamy ochoty na płacz. To warto wtedy zastosować tą musztardę po obiedzie, czyli nigdy nie jest za późno. Jeszcze raz zdajesz sobie sprawę z tego, co się w tym momencie wydarzyło, uspokajasz się i rozmawiasz z siłą wyższą. Prosisz o oczyszczenie. Prosisz, by fioletowe światło, czy złote światło, czy białe światło spłynęło na ciebie. Możesz sobie wyobrazić to światło jako taki wir. Ten kolor tego światła sam się pojawi. Jeżeli poprosisz o światło, to siła wyższa wie, co to jest za sytuacja i jaka wibracja, jakiego światła będzie w tym momencie tą pomocą. I to światło wibruje w tobie, zabiera wszystkie te ciemne energie i wraca. Wyrzuca je jak gdyby poza ciebie i one wędrują do wszechświata i zostaną unicestwione. I takie samo światełko warto wysłać osobie, z którą ta sytuacja miała miejsce. Czyli nie twoje światełko, tylko takie samo światełko ściągasz z góry, z wszechświata, prosisz z całego serca o oczyszczenie, uzdrowienie tej sytuacji. Wysyłasz to światełko do tej osoby, można sobie to tak wyobrazić, że to światełko tak no wibruje, 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 zabiera wszystko, co czarne i wyrzuca do unicestwienia. Czyli w tym momencie jest to ta musztarda po obiedzie. Czyli już ta sytuacja się zdarzyła, ale ty zabierasz tą ciemną energię, by ją przemienić, przetransformować i w tym momencie jak gdyby ucinasz ten negatywny zapis. Jeżeli ty to tak zostawisz, czyli bez tej musztardy po obiedzie, jeżeli była jakaś kłótnia, była zła sytuacja emocjonalna i ty to po prostu zostawisz albo przez kilka dni jeszcze żyjesz w tym, no to możesz mieć pewność, że w przyszłości będzie kolejna taka sytuacja, bo ta energia się ciągnie jak taki brud, jak taka sieć. Idziemy dalej. Kolejne przesłanie. Czyli ta koncentracja i równowaga wewnętrzna uczy cię również tego, jak zachować dystans względem wydarzeń w życiu. Ty znasz twoją siłę, twoją moc, twoje talenty. One mieszkają w tobie. I dzięki tej sile możesz latać, czyli realizować siebie we wszystkich dziedzinach i w dzień, i w nocy. Ta siła pozwala ci, umożliwia osiągać bardzo dużą wysokość, sięgać do gwiazd i osiągać. Ta siła pozwala ci pokonać bardzo długie dystanse. Patrz również na symbolikę, czyli długi dystans, długa droga do celu. Ta siła pozwala ci zbierać nową wiedzę i osiągać nowe, wyższe stopnie świadomości. Czyli jeszcze raz to podsumowując, czyli ta równowaga, koncentracja na sobie, na tym świetle daje ci tą siłę, daje ci tą moc. Odkrywasz talenty w sobie i wiesz, jak je wykorzystać, by latać, czyli by sięgać do gwiazd. Sięgnąć do gwiazd, do tego, czego najbardziej pragniesz i długie dystanse pokonać
długi dystans, bo czasami, by osiągnąć jakiś cel, jeżeli jest to szczególnie cel bardzo wygórowany, czyli takie sięganie do gwiazd, do czegoś, co wszyscy mówią, że to jest niemożliwe, to trzeba pokonać dłuższy dystans. Ale ta siła jest w tobie. I nawet jeżeli to będzie dystans kilku tygodni, kilku miesięcy, czy może nawet kilku lat, aż osiągniesz, nie wiem, może twoim marzeniem jest firma, która dobrze funkcjonuje, która przynosi ci milionowe zyski w miesiącu i ty z tych milionowych zysków tworzysz magiczne oazy na całym świecie, parki narodowe, to jest to taki cel raczej długodystansowy, prawda? Czyli osiągasz najpierw jeden etap, potem drugi, potem trzeci. Ale ta siła pomoże ci pokonać ten dłuższy dystans. Kolejne przesłanie. Zaufaj sobie i sile, która jest wewnątrz ciebie, a dokładnie odczujesz, kiedy nadszedł czas, by poderwać się do lotu i w pełni mocy skupić uwagę na kolejnym zadaniu. Jak to rozumieć? No myślę, że to jest właściwie jasne i logiczne, ale tak bardziej obrazowo. Czyli zaufaj sobie i sile, która jest w tobie. No to jest jasne i logiczne. Ty ufasz w to światełko, w to połączenie z twoją duszą wyższą i w tym momencie odczujesz, kiedy poderwać się do lotu, czyli kiedy zacząć aktywnie działać. Bo by osiągnąć pewne cele, warto wykorzystać ten naturalny cykl. Cykl odpoczynek, zbieranie siły, planowanie, cykl działania, wyjścia na zewnątrz. I potem znowu powrót do siebie, przemyślenie, takie spojrzenie wewnątrz, spojrzenie na to, co udało się osiągnąć, zaplanowanie kolejnych kroków i znowu aktywność. Czyli to takie podrywanie się do lotu, ale uwaga, czasami jest tak, że masz do pokonania jakiś dłuższy dystans, czyli dłużej lecisz, dłużej działasz, dłuższa aktywność, a czasami trzeba troszkę dłużej skupić się na sobie i coś przemyśleć. Tutaj każdy z nas ma swój własny rytm i ten rytm jest zależny od celu, który chcesz osiągnąć, czy celów, prawda? Inny będzie rytm osoby, która ma taki cel, a inny rytm osoby, która ma taki cel. Tutaj to wszystko poznasz, gdy połączysz się z tą siłą w tobie. Również przez nasze ceremonie, tak krok po kroku oczyszczamy wszystko, co się przyczepia do nas w ciągu danego tygodnia. Idziemy dalej i dalej i ta każda nasza ceremonia jest takim niesamowitym połączeniem, które właśnie daje ci to, oczyszcza jak gdyby ten kanał tego połączenia z siłą wyższą. Czyli równowaga, koncentracja, to już mieliśmy. Ostatnie przesłanie. Gdy masz tą koncentrację na sobie, gdy masz tą równowagę, ten balans wewnętrzny, gdy uda ci się to osiągnąć, to już nikt i nic nie będzie miało nad tobą ani władzy, ani kontroli. Jak to rozumieć? Często jest tak, że gdy jesteśmy zdenerwowani, gdy jesteśmy chaotyczni, gdy nie mamy tej równowagi, gdy nie mamy tego balansu, to różni ludzie, różne sytuacje, różne wzorce mogą przejmować nad nami kontrolę i my często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. My tylko czujemy wewnątrz w żołądku, że to nam nie pasuje, że jakoś coś nam wewnątrz mówi, że to jednak to nie jest moja droga, ale jednak w coś się angażujemy, to ta sytuacja przejmuje nad nami kontrolę. Czyli gdy robimy coś dla innych, to w pewnym momencie może być tak, że inne osoby kierują naszym życiem, sterują naszym życiem. To jest bardzo ważne i to myślę, że każdy z nas staje w swoim życiu wiele razy przed takim wyborem i z mojego osobistego życia to jest również coś takiego, gdzie właściwie 2 tygodnie temu rozmawiałam z moją mamą. Jak wiesz, moja mama mieszka w Polsce, w naszym domu rodzinnym, mój tata już nie żyje i ja jestem jedynym dzieckiem. I rozmawiałam z moją mamą i moja mama miała takie oczekiwanie, ma takie oczekiwanie względem mnie, że wrócę do Polski, będę się nią zajmować i że spełnię jej oczekiwanie, że chciałaby posiadać wnuki. No chyba większość osób z nas spotyka się z taką sytuacją, prawda? Gdy nasi rodzice tego od nas oczekują. I tutaj ja w moim wnętrzu wiem, że
Nie jestem gotowa na posiadanie dzieci, ponieważ byłoby to sprzeczne z moją misją, z moim powołaniem, z tym, co mam osiągnąć, tym, jak mam was prowadzić, jak mam dokonać pewnych procesów tutaj na ziemi. I gdybym miała swoje dzieci, chciałabym się im poświęcić, poświęcić w tym pozytywnym znaczeniu, może złe słowo, poświęcić. Chciałabym spędzać z nimi więcej czasu, więcej je uczyć, więcej im przekazywać, no ale gdzie byłby ten czas na tworzenie magicznych oaz, na utrzymanie magicznych oaz, na tworzenie ceremonii, na uzyskiwanie przekazów, na prowadzenie was w różnych trudnych sytuacjach życiowych? No albo to musiałoby na tym ucierpieć. Czyli albo moja praca musiałaby zostać ograniczona, ta praca, która jest moim powołaniem, albo mój kontakt z dziećmi, wychowanie tych dzieci i tak dalej. I dlatego moim wyborem było, aktualnie, nie wiem, może to się zmieni za jakiś czas, było, że w tym wcieleniu nie planuję posiadania dzieci, czyli moja mama nie może oczekiwać, że będzie miała kiedyś wnuki. Gdybym zrobiła to przeciwko sobie, to jakie miałoby to konsekwencje dla mojego życia, dla naszego życia? I dokładnie tak jest z tobą, że ktoś, może jakaś bliska osoba, czegoś od ciebie oczekuje i ty stajesz przed tym wyborem. Czy idziesz tą drogą twojego serca, która mówi ci, że chcesz to osiągnąć, na przykład tam pojechać, to zobaczyć, stworzyć twoją oazę na przykład na innym kontynencie. I tu jest ta druga droga, czego oczekuje od ciebie jakaś osoba, osoby, że może będziesz się nimi opiekować, że będziesz z nimi, będziesz z nimi na starość. I każdy z nas musi wybrać, ale może mieć pewność, że gdy wybierzesz drogę twojego serca, to siła wyższa będzie cię wspierać w tym procesie i ty znajdziesz wtedy rozwiązanie, jak pomóc tej drugiej osobie, czyli znajdziesz rozwiązanie, by znaleźć jej opiekunkę, by rozwiązać tą sytuację w ten czy w inny sposób. Ale jeżeli ty pójdziesz przeciwko tobie, przeciwko twojemu sercu, to będziesz z tą osobą, będziesz spełniać jej oczekiwania i może ta osoba będzie szczęśliwa, bo ma nad tobą kontrolę, prawda? Kontroluje to, jak żyjesz, to, co robisz. Ale ty, prędzej czy później, pojawi się frustracja, zniechęcenie, smutek i miną lata i powiesz, to nie była moja droga. Dlatego tu jest może taka inspiracja, że każdy z nas podejmuje w życiu różne decyzje. I możesz mieć pewność, że jeżeli podejmiesz tą decyzję zgodnie z twoim sercem i poprosisz te siły wyższe, twoją duszę wyższą o wskazówki, to one się pojawią. I ty nie będziesz spełniać oczekiwań innych, ale bo pójdziesz twoją własną drogą, ale jeżeli będziesz mieć taką potrzebę, aby tej osobie pomóc, aby tą osobą się na przykład opiekować, nie będąc na miejscu, czy w jakiś sposób zorganizować jej czas, bo ona sama tego nie potrafi, czy ją wspomagać w jakikolwiek sposób, to pojawi się rozwiązanie. I na pewno będzie one lepsze, niż ofiarować swoje życie, by spełniać oczekiwania innych. I ostatnie przesłanie, to było przedostatnie, to jest ostatnie. Jesteś na właściwej drodze cierpliwości. Szczęście, sukces i osiągnięcie tego, czego pragniesz, jest i zapisane w twojej księdze twojego życia. Bardzo piękne przesłanie, prawda? Na tym kończę tę pierwszą część naszego spotkania, gdzie przeszliśmy jak gdyby przez te energie i przesłania na ten aktualnie czas. I teraz tak w maksymalnym skrócie odpowiedzi na pytania, aby już nie przedłużać. Zaczynajmy może od tego, jutro mamy 36. ceremonię i to jest jedna z bardzo ważnych ceremonii naszych spotkań. Byłoby wspaniale, jeżeli możesz być na czas o tej godzinie 20:20 czasu polskiego. Jeżeli nie możesz, to żeby obejrzeć tę ceremonię w bardzo krótkim czasie, czyli praktycznie do jednego dnia, do 24 godzin, bo ta energia jest jeszcze aktywna.
sprawdź sobie koniecznie, czy masz dostęp w Twoim miejscu mocy, gdzie tam są plany dostępu po lewej stronie, czyli Twoje dane, Twoje zamówienia. Tam są Twój aktualny plan dostępu. Jeżeli masz plan na przykład na tydzień, miesiąc czy rok, to warto sobie sprawdzić, czy jeszcze jutro on jest aktywny, prawda? Bo często może być tak, że myślimy, że jest jeszcze aktywny, a ten czas tak szybko leci, a tu się okazuje, że już ten tydzień minął czy miesiąc minął. Tam masz datę, sprawdź sobie i zamów sobie kolejny plan, no tak, żebyśmy byli na czas, prawda? Ponieważ ceremonie wymagają wymiany, tej wymiany na tydzień 30, od 30 zł, jeżeli masz płatność automatyczną, lub 33 zł, jeżeli to jest przelew i tak dalej. Jeżeli płacisz przelewem, takim zwykłym w banku, wyślij mi potwierdzenie tego przelewu, bym mogła Cię aktywować, bo taki przelew z banku do banku trwa różnie, czasami trwa nawet do 3-4 dni. Ty myślisz, że masz opłacony dostęp, a tu się okazuje, że te pieniążki jeszcze nie doszły. Inaczej to wygląda z PayPal, inaczej to wygląda z płatnością TePay, czyli płatności online. Tam jest to właściwie praktycznie od razu zaksięgowane. Jutrzejsza ceremonia. Jutro poznamy tą tajemnicę, czyli jak wykorzystać ten kanał światła, który w tym momencie połączył Cię z Twoją duszą wyższą i który połączył Cię z energią źródła. To jest również taki moment tego kontaktu z Twoją duszą wyższą, który może dać niesamowite takie odczucie, jakbyśmy nagle wrócili do domu. Bo gdy my przechodzimy tutaj na ten świat, to nasza dusza no jest w podróży, prawda? I często mamy taką, jak to nazwać, takie, brakuje mi słowa, takie wspomnienie, tęsknotę za naszym domem. My pamiętamy często, że gdzieś tam jest ten nasz dom, a że my tu jesteśmy tak przejazdem. I gdy ten kanał jest otwarty, to możesz nie tylko odwiedzić Twój dom, Twojej duszy, co ja bardzo często robię, zawsze daje mi to niesamowitą taką energię znowu do działania, do tego, by dalej iść tutaj tą drogą tego powołania, bo wiem, że przypominam sobie ten moment, przypominam sobie tą sytuację, gdy zdecydowałam się na tą inkarnację i na te wszystkie rzeczy, które chciałam tutaj zrealizować. I gdy wracam do domu, to wszystko mi to przypomina i gdy zadaję sobie to pytanie, czy chcę wrócić na Ziemię i jeszcze to dokończyć, to zawsze się pojawia tak, właśnie, że tak. Nawet jakby nie wiadomo, jak było trudno, to nikt mi nie powiedział, że będzie łatwo. Więc wybieram się w tą podróż, pakuję się znowu i wyruszam tutaj z powrotem. I spotykam się na kolejnym naszym spotkaniu. I Ty również możesz tego dokonać, możesz właśnie taką podróż przeżyć, ale to w odpowiednim momencie się tego dowiesz, odczujesz to, jak to zrobić. Gdy będziemy ten kanał oczyszczać, wypełniać światłem, on się będzie poszerzał, będzie coraz większy i to połączenie będzie coraz silniejsze i silniejsze. I zobaczysz tak, kim naprawdę jesteś, czyli ta Twoja dusza, kim naprawdę jest. Nie ta Marysia na moim przykładzie, czy Ania, czy Agnieszka, czy Jacek, czy Adam, czy ta osoba, która ma tutaj to imię i nazwisko, tylko kim naprawdę jest Twoja dusza. Ta dusza, która jest w Tobie, w tym ciele. I to jest niesamowite przeżycie, niesamowite. Gdy odkryjesz to, kim naprawdę jesteś i zdajesz sobie sprawę z tego, że ta dusza jest w tym ciele i że Ty z tym ciałem możesz zrobić wszystko. Ty możesz to ciało zrujnować negatywnie, tak? To raczej nie jest dusza, tylko te wszystkie programy, które rujnują, ale Ty możesz to ciało uzdrowić. Ty możesz aktywować wszystkie ukryte talenty. Ty możesz korzystać z nieograniczonych możliwości tutaj kształtowania materii. Gdy zdasz sobie z tego sprawę, to jest to niesamowite przeżycie. I do tego jutro będzie służyć nasza ceremonia, aby jeszcze raz połączyć się z tym kanałem, z tą energią, by ona mogła jeszcze raz wszystko w Tobie rozświetlić i to połączenie by było takie czyściutkie i świeżutkie, by wrócić do tej swojej prawdziwego bycia, kim naprawdę jesteś. Następnie mamy 23, mamy pełnię Księżyca, oczywiście nasz rytuał dla Matki Ziemi i
Tak mniej więcej kończy się nasz tydzień i za tydzień mamy 37 spotkanie i 37 ceremonię. Ale dzisiaj chciałabym jeszcze odpowiedzieć na sam koniec na pytanie od Mama Sita. Pytania, właściwie cztery pytania, które się pojawiły, ja je przeczytam, a następnie na nie odpowiem. Myślę, że to będzie takie luźniutkie zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, taka po prostu inspiracja, bardziej może osobista tutaj, bo pytania dotyczą mnie i dadzą Ci one taką właśnie takie odświeżenie, tak jakby taki czysty, świeżutka, taka bryza pachnąca naturą i pachnąca pięknymi kwiatami rozświetliła wszystko w Tobie, wydmuchała wszystkie kąty. Tak, aby idealnie jutro przygotować się na naszą ceremonię, a następnie na cały ten tydzień wykorzystać wszystkie te przesłania. Cytuję. Droga Mario, mam kilka pytań. Być może uda się wcisnąć odpowiedzi w Twój środowy czas. 1. Magia luster, a zmiana czasu. Czy istoty energetyczne wiedzą, że w konkretną niedzielę października zmienił się czas i od teraz przez następne 6 miesięcy północ jest o godzinę później? Czy może działa to na zasadzie zbiorowej świadomości? Czy te energie, i tak będąc poza czasem, mają w nosie nasze ludzkie przestawianie zegarków i działają na swoich zasadach, tak czy owak? Czy już o 23 do 3 nad ranem mrok działa najsilniej, tudzież najbardziej efektywnie? Pytanie bardzo trudne. Pytanie, na które odpowiedzi nie znajdziemy praktycznie nigdzie, w żadnych chyba książkach, w żadnych nawet ukrytych tekstach itd. Dlatego mogę odpowiedzieć tylko z mojego doświadczenia, że czas i przestrzeń właściwie nie istnieją. To jest sztuczne, prawda? I jeżeli chcemy mieć pewność, kiedy następuje ten czas działania mroku, to warto obserwować nasze zwierzęta wokół nas. Bardzo często jest tak, że gdy zaczyna się ten czas mroku, to nasze koty będą bardzo aktywne. Nasze koty wyczuwają, gdy energie mroku zbliżają się do nas. I zawsze będziemy to widzieć, że one będą na przykład usadowią się na progu. Może to być nawet w ciągu dnia, bo również w południe mamy taki czas przejściowy, czyli południe, czyli również połowa dnia, gdzie to przejście do innych wymiarów jest bardzo aktywne. Obserwować, jeżeli mieszkasz na przykład gdzieś, gdzie słychać szczekające psy, to wiesz, że gdy zaczynają szczekać psy w nocy, to są energie mroku najbardziej aktywne, bo to jest również ważne, w którym miejscu jesteśmy. Czyli ta przestrzeń i czas jest również związana, w tym miejscu jest troszeczkę inaczej, w tym miejscu jest troszeczkę inaczej, w zależności od energii ziemi, energii w danym momencie. Tu mogą być przesunięcia. Z mojej praktyki ja zawsze staram się obserwować ogólnie energię i my to odczuwamy. Gdy pojawiają się jakieś dziwne myśli, jakieś smutne rzeczy, to często jest to ten czas właśnie, gdy ten mrok zaczyna być aktywny, gdy szczekają psy, wyją psy i gdy zaczynają piać koguty, to zawsze jest to taki bardziej pozytywny czas, że gdy pieje kogut, to jest zawsze pozytywny moment, bo kogut przepędza demony, prawda? Przepędza tego diabła, nazwijmy to tak. Jeżeli nie mamy zwierząt wokół nas, to często będzie tak, że w tym czasie, w nocy, gdzie energie mroku są bardzo aktywne, mogą włączyć się sprzęty. Na przykład włączy się komputer, włączy się telefon komórkowy. Lub ty się obudzisz jakoś i czujesz, po prostu czujesz. Patrzysz na zegarek, jest na przykład 2 lub 3 w nocy. To jest również taki czas i to jest taki moment, w którym najwięcej osób robi zdecydowany błąd. To jest taki moment, gdy budzimy się w nocy, właśnie w tym czasie i zaczynamy mielić nasze myśli i odczucia. To są właśnie takie momenty, w którym przychodzą nam najgorsze pomysły do głowy, zawsze jakieś negatywne emocje, negatywne przemyślenia. I to jest już od razu wskazówka. Jeżeli budzisz się w nocy i zaczynasz myśleć o jakichś problemach, o jakichś dziwnych rzeczach, no to już wiesz, kto ci te myśli podsuwa.
Z mojego doświadczenia również zauważyłam, że u nas jest również w magicznej oazie przesunięty czas, jednak wszystkie zwierzęta reagują według czasu zimowego. Czyli to może być również wskazówka, że ten czas zimowy, który jest teraz, to jest ten bardziej naturalny czas. Ten dopiero gdy przestawiony jest czas na letni, to ten czas letni jest taki bardziej sztuczny. I myślę, że to każdy z nas odczuwa tak troszeczkę podświadomie, ponieważ gdy zmienia się czas na zimowy, to każdy z taką ulgą, o, godzinę dłużej będę spać, prawda? Każdy z taką ulgą na to reaguje, bo czujemy, że ten czas letni jest po prostu sztuczny, bardziej sztuczny jeszcze niż ten czas zimowy. Czyli tutaj obserwacja jest najważniejsza, ale ogólnie ja w mojej praktyce już od godziny praktycznie 10 wieczorem, 23 staram się nie robić żadnych rytuałów, żadnych takich rzeczy energetycznych. Staram się ze wszystkim uporać praktycznie tak do 23 maksymalnie, jeżeli jest duże nagromadzenie terminów. Bo to jest dla mnie ten czas, no czas taki tabu, prawda? Że w tym czasie zawsze będą złe, podsunięte złe rozwiązania, złe decyzje, czy energie będą wędrować nie tam, gdzie tego chcemy. Kolejne pytanie. Nów i pełnia. Czy można pracować nad tym samym tematem, ale w odwrotnym kontekście, podczas nowy i pełni księżyca? Czyli na przykład przed pełnią obciąć końce włosów z intencją ich zdrowia, siły, przybywania nowych, natomiast po pełni podciąć je, pracując w intencji, aby słabe, zniszczone, niedożywione włosy już były przeszłością, tym, z czym chce się pożegnać, robiąc miejsce na nowe, zdrowe. Może odpowiem na to pytanie, rozdzielę to na dwie części, ponieważ oczywiście, że możemy pracować nad tym samym, inaczej w czasie pełni i inaczej w czasie księżyca malejącego, czyli w czasie przed pełnią inaczej i po pełni inaczej. Lepszy przykład to byłyby na przykład miłość, czy finanse, czy ogólnie realizacja marzeń, bo wtedy jest to bardzo jasne, prawda? Że gdy księżyc maleje, to również coś zmniejszamy, gdy księżyc rośnie, coś zwiększamy. Natomiast włosy to jest taka troszeczkę inna rzecz. Włosy, paznokcie, obcinanie. Jest taka stara zasada, która przeszła już z pokoleń na pokolenie, że jeżeli obcinamy włosy w momencie księżyca malejącego, czyli maleje, to one będą słabiej rosły, czyli jeżeli chcemy przez dłuższy czas utrzymać piękną fryzurę, to wtedy je warto obciąć, bo wtedy one po prostu prawie, że nie będą rosły, więc ta fryzura utrzyma się przez długi czas. Ale może tu być również taka wskazówka na to, że malenie, że mogą zacząć wypadać włosy i odwrotnie. Jeżeli obcinamy włosy w momencie, gdzie księżyc rośnie, to one będą szybciej rosły, czyli fryzura utrzyma się przez krótszy czas, ale włosy będą mocniejsze, będą grubsze i będzie ich więcej. Ale uwaga, tutaj warto sobie wyszukać w internecie kalendarz księżycowy, kalendarz urody, ponieważ nasz obcinanie włosów, warto, czy farbowanie włosów, warto również uzależnić od dokładnego momentu, czyli układu planet. Czasami jest tak, że w danym dniu nie myjemy włosów, bo jeżeli te włosy myjemy w tym momencie, to on pojawi się łupież. Jeżeli natomiast w innym momencie włosy obetniemy, to one będą się rozdwajać. Warto sobie na to popatrzeć. W internecie znajdziemy kalendarze urody, kalendarz księżycowy, kalendarz urody. I tam jest dokładnie wszystko opisane, w którym momencie zmienia się który znak zodiaku, czyli układ planet i jaki ma to wpływ na urodę, co w tym momencie warto robić, a co nie, jaki ma wpływ na nasz wygląd. Czyli tutaj nie można tylko tak powiedzieć, że malejący i rosnący, tylko trzeba dokładnie ten dzień ustalić, tej wizyty u fryzjera na przykład, albo samodzielnego obcięcia włosów. Kolejne pytanie.
Czy pomiędzy 31 października, czyli oczywiście dla wyjaśnienia Halloween, czy moment, gdy zaczyna się panowanie mroku, do 21 grudnia, czyli czas światła, gdzie rozpoczyna się panowanie światła, dajesz sobie, Mario, czas na odpoczynek od konkretnych prac energetycznych, koncentrując się tylko na codziennych zajęciach w oazie? Czy ty kiedykolwiek masz tak zwane wakacje, a czy może jest to czas na wykonywanie jakichś zadań specjalnych? Pytanie bardzo ma kilka takich przestrzeni. Może zaczniemy od tego, że dla mnie ten czas to jest czas panowania mroku, czyli wszelkie rytuały, przepowiednie, staram się ich nie wykonywać. Praktycznie żadnych rytuałów nie wykonuję dla Was czy przepowiedni dla Was. Dlatego, gdy pojawiła się przepowiednia na temat powołania, to mam jeszcze do wykonania trzy, które już te wszystkie przesłania mam, które zapisałam w mojej księdze życia, w mojej księdze magicznej, przed 31 października, bo wiedziałam, że czekacie na te przepowiednie, a że nie będę ich mogła wykonać w tym czasie panowania mroku, czyli przesłania już są i tylko przepiszę je w najbliższym czasie, a kolejne są dostępne dopiero od 21 grudnia. Bo jeżeli my rozkładamy karty w tym czasie panowania mroku, no to może się zdarzyć tak, że to nie siła światła nam te rozwiązania podpowie, czyli te przesłania podpowie, tylko właśnie siła mroku. I to jest chyba również taki zdecydowany błąd, na który decyduje się wiele osób, które o tym nie wiedzą, że zamawiają sobie jakieś wróżby czy przepowiednie dokładnie w tym czasie. A inni wróżbici po prostu albo nie zdają sobie z tego sprawy, albo z innych powodów je wykonują. I to na pewno są przepowiednie, które są błędne. Można mieć właściwie 99% pewności. Czyli to jest taki czas, w którym ja nie wykonuję rytuałów dla kogoś, nie wykonuję przepowiedni dla kogoś. Jednak jest to czas, w którym bardzo dużo pracuję sama z sobą. Czyli robię takie podsumowanie, to co mówię Wam, do czego Was inspiruję, podsumowanie tego starego roku, planowanie nowego roku, różne takie prace energetyczne nad sobą, bardzo dużo czasu przeznaczam na oczyszczanie siebie, otoczenia, czy magicznej oazy, czy miejsca, w którym w danym momencie przebywam, bo wiem, że te siły mroku są tak aktywne, że one praktycznie, nazwijmy tak brzydko, włażą oknami, drzwiami i każdą dziurą w kominie. Dlatego na to chyba najwięcej czasu inwestuję, nawet więcej niż na wszystkie inne prace. Takie stałe oczyszczanie, stałe takie sprawdzanie, jak się czuję, stałe sprawdzanie energii. Czy ja mam kiedykolwiek wakacje? Nie, nie mam wakacji, ponieważ żadnych wakacji nie mam. Nie mam urlopów, nie mam wakacji, ponieważ to, co robię, no popatrzcie na to z tej perspektywy, że te wszystkie lata poprzednie, no to wiecie, jak pracowałam i jak to mniej więcej wyglądało, więc nie było również ani czasu, ani ochoty nawet na urlop czy wakacje, ponieważ gdy robimy coś z głębi naszego serca, bo nas to porusza, bo chcemy to robić, to my się tym nie męczymy, nazwijmy to tak. Czyli to nie jest taką ciężką kulą u nogi, że chcemy od tego odpocząć, tylko idziemy tym, a gdy coś nam wewnątrz mówi, że potrzebujemy tej regeneracji, to planujemy to tak, żeby to wszystko inne dalej funkcjonowało. Natomiast teraz, gdy mamy nasze spotkania dwa razy w tygodniu, to idzie tak płynnie do przodu, że jest jedno spotkanie, już pojawiają się kolejne przesłania i znowu następne, i znowu przesłania. To idzie tak dynamicznie, że tu nie byłoby nawet możliwości, żeby wziąć sobie jeden dzień urlopu, czy dwa dni urlopu, bo bylibyśmy, ja bym była w tym momencie całkowicie wybita, jak gdyby wyrzucona z tego nurtu, prawda, jak to płynie, kto jedno przechodzi w drugie i w kolejne. Dlatego wakacje nie i urlop też raczej nie, natomiast takie dopasowanie się, prawda, że wiadomo, że gdy zbliża się rytuał dla Matki Ziemi, to są inne czynności. Gdy zbliża się nasza ceremonia, to są inne czynności. To wszystko musi mieć ręce i nogi, to wszystko musi być sformułowane, przygotowane również w tej formie
którą wy widzicie, czyli przesłania osobiste, zmiany w twoim miejscu mocy. To wszystko wymaga, ja jestem do wszystkiego sama. To jeszcze raz tłumaczę dla wszystkich tych osób, którym się wydaje, że nie wiadomo ile osób pracuje razem ze mną. Ja jedna jedyna czytam wasze listy, odpowiadam na te listy, dlatego jest takie opóźnienie, bo nie wyobrażam sobie, aby posadzić jakąś asystentkę, która miałaby to robić za mnie, to nie byłoby już prawdziwe, prawda, bo to byłaby inna osoba. Dlatego i to, i tworzenie strony, i wszystkie wpisy, i wszystkie filmy, no do wszystkiego jestem sama. Mój ukochany jedynie w czym mi pomaga, to jest księgowość. To jest jej jedyna rzecz. I takie podsumowanie roku księgowe i tak dalej, to robi dział księgowości, no ale to jest chyba normalne, prawda? Natomiast czy jakieś sprawy prawne, to robi dział prawny, robi prawnik, to tego nie robię ja. Ale wszystko to, co związane z naszymi spotkaniami, z tą opieką indywidualną, do wszystkiego jestem sama. Czyli tutaj, gdyby był urlop na przykład tydzień, no to jakie by były niesamowite zaległości, prawda? To po powrocie z urlopu to nie wiedziałabym, od czego w ogóle zacząć, prawda? Dlatego wybrałam taki tryb, gdzie robią wszystko zgodnie ze mną, w tym momencie, gdy czuję się najlepiej, gdy mam na to ochotę, to robię to, gdy mam na to ochotę, to robię to i tak staram się to wszystko planować, żeby to płynnie przechodziło jedno w drugie. Kolejne pytanie. Pytanie techniczne. Nie mogłam znaleźć linka do ostatnio wstawionej Wiedźm z Folsin. Szukałam w zakładkowych książkach, mediach i nic. W przyszłości być może mogłabyś zamieścić w zakładce książki link do audio, gdzie wszystkie twoje książkowe prace w formie słuchowiska, łączając dotychczasowe audio, odcinki Wiedźmy, mogłabym znaleźć swoje stałe miejsce, dostępne dla tych, którzy mają wykupiony plan tygodniowy, miesięczny, automatyczny. Dziękuję i pozdrawiam. Gdy przejdziecie sobie na stronę, zaraz wam powiem gdzie, dokładnie, na moją stronę bukardimaria.com i tam do twojego miejsca mocy i tam są książki do pobrania. Zakładka książki do pobrania, jeszcze sprawdzę, czy to naprawdę tam jest. Twoje miejsce mocy, to troszeczkę u mnie trwa, bo ten internet jest bardzo wolny, dlatego nie możemy się spotykać na zasadzie na przykład Facebook na żywo, czy YouTube na żywo, bo po prostu to połączenie jest tak słabiutkie tutaj w magicznej oazie, że nic nie byłoby widać i słychać. Twoje miejsce mocy i potem mamy tak, dla ciebie książki, filmy i inne, zakładka po lewej, książki do pobrania. Gdy otworzysz zakładkę książki do pobrania, to na pierwszym miejscu jest moja książka Jak rozmawiać z aniołami. Ona jest dostępna bezpłatnie dla każdej osoby, która ma również dostęp bezpłatny. I poniżej jest cała lista wszystkich moich książek. Tam są wszystkie książki, również Tajemnica Wiedźmy z Folsin. Gdy masz dostęp na tydzień, miesiąc lub rok i otwierasz Tajemnicę Wiedźmy z Folsin, to otwierają się wszystkie rozdziały, które w tym momencie są gotowe. I gdy otwierasz konkretny rozdział, to możesz sobie pobrać każdy z tych rozdziałów i odsłuchać każdy z nich, lub wracać po prostu na stronę i w tym momencie odsłuchać. Czyli to wszystko jest w jednym miejscu. Jeszcze raz, bukardimaria.com, twoje miejsce mocy, zakładki po lewej, na telefonie te zakładki są widoczne u góry. Dobrze, że bank zmusił mnie do posiadania telefonu komórkowego, bo mogłam przynajmniej sprawdzić, jak ta strona wygląda na telefonie, bo ten telefon jest cały czas wyłączony, tylko do transakcji bankowej muszę go włączyć, ale to widziałam przynajmniej, jak to wygląda. Wy na pewno to wiecie, znacie, większość na pewno używacie telefonów komórkowych, czyli są zakładki u góry i tam twoje miejsce mocy, książki, czyli książki, publikacje i tak dalej, i tam książki do pobrania i otwiera się cała lista. I na tym chciałabym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Może jeszcze pytania, które dotyczą magicznej oazy, czyli jak to w tym momencie wygląda, co tutaj się dzieje? Chciałabym na to pytanie odpowiedzieć. W tym momencie mamy porę deszczową, mamy od kilku tygodni, zresztą to widać nawet na ceremoniach, prawda, że są nagrywane w deszczu, jest ciemno, mimo tego, że w oazie praktycznie bardzo dużo kwiatów kwitnie, jest wszystko zielono, to jednak jest ciemno. I nawet w ciągu dnia to słoneczko wychodzi tylko na moment. Jak to wygląda? Pora
deszczowa i pora zimy, czyli to tak zwane inverno, inferno, ktoś mógł powiedzieć, czyli piekło, ten czas śmierci i mroku, to jest czas bardzo trudny w magicznej oazie. To jest praktycznie moment takich skrajności, że bardzo trudno tutaj żyć i wytrzymać. I o tym właściwie powinniśmy wiedzieć, bo gdy kiedyś w przyszłości magiczna oaza będzie otwarta dla Was jako członków wspólnoty, to również będziemy tak organizować czas, żeby raczej spotykać się w czasie pory suchej, ponieważ w czasie pory deszczowej to jest, są tak warunki ekstremalne, że właściwie nie mogę ich do niczego innego porównać. Wyobraź sobie, że magiczna oaza jest na wysokości ponad 850 metrów nad poziomem morza. To jest wysokość na przykład w Polsce Beskidów i jest nie tylko zimno, ale jest niesamowita wilgotność powietrza, czasami ponad 90%, w ostatnich dniach było 96%, czyli możesz sobie wyobrazić, że wychodzisz na zewnątrz i wszystko, co masz ubrane na przykład z materiałów naturalnych, które od razu nasiąkają wilgocią, jest mokre i to mokro i zimno przejmuje do kości, jest tak zimne jak gorzej niż w zimie, gdzie pada deszcz i jest przymrozek. Do tego jest to czas naprawdę inverno, inferno, tak to będę nazywać, piekła, ponieważ bardzo chorują, wszystkie zwierzątka nam chorują i ja muszę Ci się przyznać, że moim wielkim marzeniem w przeszłości jako dziecka było bycie weterynarzem. To była pierwsza rzecz, gdzie zostałam złamana jako dziecko i musiałam od tego marzenia odpuścić, pierwsza z wielu rzeczy. I w tym momencie stałam się weterynarzem takim z fascynacji, czyli bez papierka, nie mogę tutaj nikomu pomóc tak fizycznie jako lekarz, bo nie mam takiego dokumentu, ale mogę pomóc, myślę, że bardzo, bardzo wielu osobom z Was, mimo że muszę w tym momencie zawrzeć tą klauzulkę, że moje rady i tak dalej trzeba skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ ja nie mam wykształcenia jako lekarz, ale środek, który każdy z Was powinien mieć w swoim domu, to jest mieszanka ceolitu z bentonitem. Można kupić sobie osobno ceolit i osobno bentonit, ponieważ jest to lekarstwo, które może uratować życie każdemu z Waszych zwierzątek, które macie. Każdemu. Bo często jest tak, że gdy nasze jakieś zwierzątko choruje i jedziemy do weterynarza, ja to znam z przykładu mojej mamy, ponieważ moja mama jest taką osobą, która bardziej trzyma się tradycji i sprawdzonych naukowo metod. I to jest tak, że lekarze eksperymentują, ponieważ albo nie mają wykształcenia, albo starają się robić to, co najlepsze, ale no, nie mają doświadczenia z innymi środkami, prawda? Są tylko sługami systemu w pewnym sensie. I bardzo wiele zwierząt umiera, które mogłyby przeżyć. My w magicznej oazie mamy praktycznie raz w tygodniu przynajmniej jedno z naszych zwierzątek jest chore, tutaj dokładnie w tym momencie, ponieważ czas tego inverno, czyli zimowy, to jest czas piekła. To jest czas, gdzie są tak aktywne grzyby, pleśnie, wszelkiego rodzaju bakterie, bakterie w wodzie, bakterie wszędzie na różnych roślinach, że no, zwierzątka po prostu chorują, prawda? Tak jak i my mamy różne takie odczucia, prawda? Różne. Bardzo aktywne są wibracje mitycznej Atlantydy, które powstały z tych miejsc, które służyły do tej zbierania tej energii negatywnej, ponieważ na mitycznej Atlantydzie, jak wiecie, była bardzo wysoka technologia i pewne rzeczy gromadziły tą energię pozytywną, pewne negatywną, w ten sposób wytwarzano, nazwijmy to tak naszymi słowami, elektryczność, prawda, czy wytwarzano pewne energie. I te energie negatywne są niesamowicie aktywne, czyli bardzo dużo tutaj w miejscu, gdzie jest magiczna oaza, mamy takich żywych głazów, które mają
energię radioaktywną, ponieważ wyobraź sobie tak, że gdy mityczna Atlantyda została zatopiona, to pozostały szczyty najwyższych gór i my jesteśmy, nasza magiczna oaza jest właśnie na jednym z takich szczytów tych gór, które pozostały, a na szczytach tych gór, bo ponieważ życie toczyło się w większości nad morzem, nad oceanem, tam gdzie było ciepło, tam gdzie były piękne ogrody, na szczytach gór była umiejscowiona ta technologia. I to widać do dzisiaj, chociaż tutaj rządy chcą to usunąć, szczątki tego, ale ja staram się jak najwięcej fotografować, jak najwięcej tych rzeczy jeszcze udokumentować. W tym momencie powstaje projekt, który właściwie jest bardzo pięknym projektem, ponieważ zalesiania tych szczytów gór i tworzenia elektrowni wodnej, jednak przy tym projekcie zalesiania są niszczone szczątki piramid, szczątki tych budowli, które były jeszcze na mitycznej Atlantydzie. I w ten sposób, no niestety, te szczątki tej starej kultury zostają praktycznie unicestwione, również ich energia, prawda? Czyli również ta pozytywna, jak i oczywiście ta negatywna. I to jest bardzo ważne, by o tym wiedzieć, że ta energia radioaktywna dokładnie w tym momencie jest bardzo aktywna. Czyli w tym momencie tej zimy, w tym momencie tej pory deszczowej. Również ta energia wszelkiego rodzaju żył wodnych, czyli krzyżówek energetycznych, energii negatywnej również. To jest tak, że bardzo trudno w ogóle spać w magicznej oazie, bo mimo wszelkiego rodzaju typów, piramid, zabezpieczeń, kryształów itd., ta energia jest tak aktywna, że wstajemy rano i czujemy się tak, jakby nas walec przejechał po prostu, ponieważ musisz o tym wiedzieć, że ta energia tych, gdzie w mitycznej Atlantydzie te budowle, ta cała technologia była usytuowana dokładnie na tej wysokości, to służyła ta technologia na przykład do teleportacji, na przykład do tego. I dlatego w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to jest miejsce, gdzie można mieć niesamowite połączenie z duchowością, czyli nazwijmy to tak umownie, prawda? Czyli z innymi przestrzeniami, z innymi energiami. Bardzo szybko można robić wszelkiego rodzaju podróże, prawda? Bardzo wiele można doświadczać, ale ciała na tym bardzo cierpią. Te ciała materialne, ta energia praktycznie jest tak destrukcyjna dla materii, możemy sobie to tak wyobrazić, jakby dematerializowała nasze ciała. O tym trzeba wiedzieć. No i wracając do tych metod naturalnego leczenia. Dlaczego tak Wam bardzo polecam ceolit i bentonit? Bo mieszanka tych dwóch proszków, tych minerałów zmieszana z wodą może uratować Was, nawet jak zatrujecie się jakimiś grzybami, jak muchomory sromotnikowe czy inne, to w odpowiednim momencie podana ta mieszanka może uratować życie. O tym się nie mówi. Ja też nie powinnam tego oficjalnie mówić, dlatego nie mówię nieoficjalnie w ramach naszej wspólnoty. Co więcej, jeżeli zażywam jakieś środki farmakologiczne, które nam lekarz przepisał i te środki niszczą naszą wątrobę, zatruwają nas i tak dalej, to również mieszanka ceolit i bentonit bardzo pięknie to wszystko z organizmu usunie. Metale ciężkie, prawda, ten nasz chemtrail, prawda, te smugi na niebie, bardzo pięknie to usuwa, ale zwierzęta, bo zwierzęta często są jak gdyby tak zdane na siebie, jeżeli my im nie pomożemy. Jeżeli widzisz, że twoje zwierzątko w jakikolwiek sposób jest markotne, czyli takie jakieś no, inne niż zwykle, to nie ma dwóch zdań, tylko strzykawka do buzi, mieszanka ceolitu z bentonitem, 3 razy dziennie taka strzykawka, w zależności od zwierzątka, małe zwierzątka jak koty, 10 ml 3 razy dziennie wystarczy, natomiast duże zwierzątka jak duże ssaki, jak takiej średniej wielkości, jak koza, jak baran, oczywiście muszą większą, tak przynajmniej 100 ml dostać naraz 3 razy dziennie. Jeszcze większe zwierzątka, jeszcze więcej. My ludzie, no wystarczy jedna duża szklanka i możemy im uratować życie. Bo najczęściej takie zwierzątka jak koty umierają poprzez odwodnienie, bo gdy one coś mają, coś im dolega, nie piją. I jak nie piją, bardzo szybko organizm się odwadnia i zwierzątko po prostu tak osłabnie, że nie ma szans, żeby go uratować. I nawet jak dostanie nie wiadomo jakie leki od weterynarza. O tym weterynarze często nie wiedzą.
że następuje proces odwodnienia. Natomiast ta mieszanka pomoże Twojemu zwierzątku praktycznie we wszystkim. Czy on ma jakąś bakterię, czy on ma jakiegoś wirusa w środku, czy on zatruł się czymś, bo u nas na przykład w okolicy wszędzie są rozstawione trutki na szczury. Jak tylko zwierzątko wyjdzie za granice magicznej oazy, jest na to narażone, że zje trutkę na szczurę. Już nieraz tak się zdarzyło z naszym kocurkiem Willim, który no, jest takim kocurkiem, który chodzi po całej wsi, nazwijmy to tak, i w tym momencie również ceolit, bentonit, 3 razy dziennie, po 3 dniach kot wraca do życia. Czyli wszystkie takie rzeczy, gdzie kot ma gorączkę, gdzie nerki wysiadają, gdzie wątroba wysiada, ta mieszanka Wam pomoże. Można ją kupić wszędzie, można ją kupić nawet na eBay i warto ją mieć w swojej apteczce. I to jest również taka moja tajemnica. Ja ją zawsze zabieram również w podróże. I żeby nie była podejrzana, bo różnie to bywa na lotniskach, prawda? Szczególnie teraz, gdy sprawdza się nawet ręce, czy ktoś nie dotykał jakiegoś środka, co mnie się bardzo często zdarza, że przechodzę do kontroli. Ponieważ, jak wiecie, używam kosmetyków mineralnych, czyli wystarczy, że dotkniesz Twojej twarzy, gdzie jest puder mineralny i już oczywiście zaczyna to urządzenie pipskać, bo jest jakiś środek, z którego można było zbudować bombę. Więc tak się Wam może zdarzyć, że jak używacie pudrów mineralnych, kosmetyków mineralnych, że będziecie na takie kontrole skierowani, również jeżeli macie taką tendencję zbierania roślinek po całym świecie i próby, żeby je w bagażu przetransportować, to może zdarzyć się tak, że na Waszych dłoniach jeszcze są jakieś ślady ziemi, mimo że tego nie widać, ale one są wyczuwalne przez takie urządzenia. I ja zabieram sobie ceolit i bentonit pomieszany w zwykłym opakowaniu po pudrze mineralnym. Czyli tylko sobie zapamiętuję, prawda, że to nie jest baza pod makijaż, kolor taki czy taki, tylko to jest mój bentonit i ceolit. I w tym momencie on ląduje do kosmetyczki z innymi pudrami mineralnymi i nikomu się nie rzuca w oczy. Bo może Wam się zdarzyć coś takiego, jak mnie się zdarzyło, jak to było chyba rok temu albo 2 lata temu, gdzie byłam na lotnisku, przeszłam również do kontroli osobistej, ponieważ w moim bagażu podręcznym była glinka do mycia włosów. I miałam takie szczęście, że akurat szczęście, może to jest również normalne, że pan, który kontrolował ten bagaż, to było w Londynie, bo była przesiadka w Londynie, to zapytał mnie, co to jest. No ja powiedziałam, może to jest do mycia włosów, to się uśmiechnął, zapakował i puścił mnie dalej. No nie sprawdzał tego, czy to rzeczywiście jest glinka do mycia włosów. Było tego dosyć dużo, bo jechałam wtedy, pamiętam, na Cypr chyba na 3 miesiące i tak dalej, wręcz prawie kilogram, więc było to podejrzane. No i tak, moi kochani, zbliżamy się do końca, czyli jeszcze raz Was do tego zachęcam, aby przejść sobie do tych przesłań, które były na początku, aby to wszystko zastosować w tym tygodniu i koniecznie zaopatrzcie się w ceolit i bentonit i używajcie ich, gdy tylko widzicie, że jakieś Wasze zwierzątko po prostu coś mu dolega, bo to nie może zaszkodzić, ponieważ każde zwierzątko to wydali, a bardzo może pomóc. I to jest właśnie tak u nas, że 2 tygodnie temu mieliśmy bardzo chorą kózkę, Lunę, także praktycznie odratowaliśmy ją od śmierci. To było związane jakąś bakterią, coś w przewodzie, jednak ja nie byłam w stanie jej tej mieszanki podać, ale mój ukochany miał przewspaniały pomysł, aby chwycić kózkę za rogi, że to jednak bardzo pomaga, bo ona jest bardzo dzika, bardzo taka, boi się wszystkiego. No i gdy ją chwycimy za rogi, to możemy sterować jej głową i wtedy podanie jej strzykawki i takie, tylko musicie bardzo uważać. Jeżeli podajecie taką strzykawkę, zawsze chwytacie zwierzątko tak, jak chwyta go mama. Czyli jak to jest kotek, za kark, główka do tyłu i delikatnie pomiędzy ząbki mu podajecie. Nie za jednym razem wstrzyknąć, bo może się zwierzątko zadławić, tylko to jest oczywiście kwestia praktyki. Delikatnie podajecie mu do pyszczka, tak troszeczkę, to po troszeczce z tej strzykawki, aż cała strzykawka trafi, potem go ukochacie, ugłaskacie, żeby wiedział, że to jest coś pozytywnego. Duże koty, które są agresywne, jak na przykład nasz kot Willy,
zachowuje się jak mały kotek. Gdy się go chwyci tutaj za kark, jak mamusia go trzymała, jak był małym dzieckiem, to jest potulny jak baranek. I wszystkie praktycznie widzisz kózka, no to za rogi najlepiej. Każde zwierzątko trzeba obserwować, jak po prostu mama się z nim obchodzi. I tak ono wtedy zastyga w bezruchu i można mu bardzo pięknie wszystko podać. Czyli nie ma się czego bać, tylko trzeba powolutku, rozważnie, aby się nie zakrztusiło oczywiście, bo jak się zakrztusi, to będzie miało potem złe wspomnienie i będzie się bało za drugim razem, gdy taka sytuacja się powtórzy. Dziękuję. Zapraszam Cię na jutro, naszą 36. ceremonię. I tak krok po kroku życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze i w tym tygodniu właśnie tego uzyskania, tej równowagi, tej koncentracji, tego połączenia z tą duszą wyższą i takiego przeglądnięcia tych poprzednich miesięcy i tygodni, od czego warto się uwolnić, co kradło Twoją energię i takiego zawsze takiej szczerości z samym sobą. Jeżeli masz na coś ochotę, zrób to. Jeżeli nie masz na coś ochoty, to tego nie rób, bo Twój szacunek, jeżeli Ty siebie nie będziesz szanować, nikt Cię nie będzie szanować. Musisz mieć ten szacunek do siebie i poczuć Twoją własną wartość, a potem wszystko będzie po prostu łatwiejsze i przyjemniejsze. Dziękuję, Twoja Maria Bucardi.